Drugi dogmat maryjny. Ma tytuł Boga Rodzica, czyli Marii przypisuje się ten tytuł Teotokos, Matki Boga. I zobaczcie, korzenie ma dosyć stare, to jest rok 431. Natomiast to bardziej wtedy funkcjonowało w sensie takim Boga Rodzicy. Natomiast Pius XI nazwał ją Matką Boga. Wiecie, to tak troszeczkę brzmi kiepsko, dlatego że Matka Boga, to znaczy co, Bóg miał matkę? Nie? A więc gdzieś w tej mentalności ludzkiej tak jakby Maria była ponad Panem Bogiem. Bo tutaj jest tak słówko bardzo ogólne Bóg. Natomiast jeżeli przyjrzymy się bliżej temu tłumaczeniu tego dogmatu, to ono jest takie w katolickiej interpretacji, że Jezus jest Bogiem człowiekiem i właśnie mając osobę boską, Maria go urodziła, dlatego jest Maria jest osobą matki, Maria jest matką osoby Boga, dlatego nazwana jest Matką Boską. Jakkolwiek no, brzmi to trochę kiepsko, dlatego że tytuły, jakie się potem do niej zwraca, Wielka Matko Boga na przykład, sugerują, że taka była, tak jak mówię, ponad Bogiem. Co Nowy Testament na ten temat mówi? Na temat jej macierzyństwa. Otóż mamy takie dwa określenia. Matka mojego Pana i Matka Jezusa. W taki sposób tutaj Nowy Testament nazywa Marię, czyli jej macierzyństwo. Przede wszystkim taka bardzo ważna myśl. W Nowym Testamencie nie ma takiego słowa Teotokos, chociaż to nie jest argument najważniejszy. Ważniejsze jest to, że nie ma takiej idei. To są idee pogańskie, wzięte z mitów zwierzeń pogańskich, gdzie bogowie mają matki. Natomiast i to jest takie przeszczepienie właśnie tych wierzeń pogańskich na kult chrześcijański do Kościoła katolickiego, ale to jest całkowicie niebiblijne określenie. Trzeci dogmat, często jest tutaj takie małe zamieszanie, ponieważ niektórym się kojarzy z tym, że Maria niepokalanie poczęła Pana Jezusa, co jest prawdą. Natomiast ten dogmat mówi o tym, że to Maria jest niepokalanie poczęta. A więc ten łańcuch osób urodzonych bez grzechu się rozszerzył o jeszcze jedną. Biblia mówi o jednej, o Panu Jezusie, natomiast Kościół katolicki twierdzi, że Maria też była zachowana od grzechu pierworodnego. A więc mimo, że Biblia mówi chociażby w Rzymian 3:9 o tym, że wszyscy zgrzeszyli i nie ma ani jednego sprawiedliwego, okazuje się, że jest i tam powinna być, nie wiem, jakaś klauzula, gwiazdka z wyjątkiem Marii. To by pasowało, gdyby tak Paweł napisał, ale tego nie napisał. Zresztą sama Maria, kiedy była u Elżbiety, powiedziała, że potrzebuje Boga Zbawcy, a więc Zbawcy potrzebuje grzesznik. Wiedziała, że jest również takim samym grzesznikiem jak wszyscy inni ludzie. I ciekawa rzecz, ten dogmat, ta prawda została dopiero ogłoszona w roku 1854 i to właśnie ogłosił pierwszy oficjalnie nieomylny papież Pius IX. Bo to były te czasy, kiedy ten dogmat też powstał. To jest ten trzeci dogmat. Czwarty dogmat, w niebo wzięta, i to jest to, że Maria, kiedy zakończyła swój żywot, została zabrana do nieba z ciałem i duszą. Ciekawa rzecz, tego nigdzie w Biblii nie ma. Kiedyś pamiętam, jak byłem w seminarium, to z naiwnością szukałem cały Nowy Testament, gdzie to jest, i nie znalazłem. Też możecie poszukać, na pewno go tego nie ma. Jest to najmłodszy dogmat maryjny z roku 1950 i Pius XII takie coś podał do wierzenia, powołując się na wiarę ludu sięgającą VII wieku po Chrystusie. Ja myślałem, że źródłem naszych prawd wiary jest Biblia, a nie wiara ludu, bo wiara ludu zmienną jest. Jest to prawda? Jest. A więc taki dogmat. Nie ma go w Biblii. Biblia mówi oczywiście o niebowzięciu ludzi. Mówi o trzech przypadkach. Mówi o Henochu w pierwszej Mojżeszowej, mówi o Eliaszu i mówi o Jezusie Chrystusie. O Marii nie mówi. Także tutaj na ten temat Pismo całkowicie milczy. Co ciekawe, w Efezie jest grób Marii. I ten grób niestety nie był pusty. Tam trafiła oczywiście dzięki Janowi Apostołowi, który był jej opiekunem i po prostu mamy taki problem. No.
jest w niebie, ale ciało zostało na ziemi. Ciekawa rzecz, o której warto wiedzieć, to to, że teraz się szykuje uchwalenie piątego dogmatu. Są cztery dogmaty maryjne, ale jest taka próba uchwalenia piątego dogmatu maryjnego i tutaj jakby fundamentem tego są objawienia w Amsterdamie. Tam się taka zjawa ukazuje, która się podaje za Matkę Bożą, która nakazuje, aby Kościół uchwalił dogmat o jej współodkupicielstwie, jej pośrednictwie i orędownictwie. I to ma być największy dogmat maryjny, który te wszystkie dogmaty jakby sobie zmieści. I ta zjawa domaga się właśnie tego, że papież ma uchwalić dogmat, czyli prawdę, że Maria jest współodkupicielką świata. Już nie sam Pan Jezus, ale również ona. Że jest jedną pośredniczką i jest orędowniczką. I powiem wam, sprawa trafiła do Watykanu już jakiś czas temu. Otóż, jeżeli chodzi o pośrednictwo maryjne, na razie to jest jeszcze powszechna prawda wiary Kościoła katolickiego, czyli nie dogmat. To znaczy, nie trzeba w to tak bardzo wierzyć, chociaż w Kościele katolickim jest to po prostu nagminne. Co ciekawe, ta teoria pośrednictwa zamiast Pana Jezusa, czy z pominięciem Jego, zaczęła się dopiero w XII wieku i zaczął ją rozgłaszać Bernard z Clairvaux, francuski mnich. I jakiś takim jego słynnym powiedzeniem było to, że Maryja jest najlepszym pośrednikiem albo że przez nią płyną wszystkie łaski od Chrystusa. I później mieliśmy taką zasadę w Kościele katolickim przez wieki pod tytułem Przez Maryję do Jezusa. Także widzimy, jak ta prawda w ciągu kilkuset lat po prostu ma siłę przebicia i jest promowana nie tylko od dołu, nie tylko poprzez jakieś tam widzenia, jakichś tam zjaw, ale też ma poparcie u samych papieży. Otóż nasz były papież, Polak, często mówił o pośrednictwie macierzyńskim albo pośrednictwie w Duchu Świętym. Nie wiem, czy pamiętacie, jego pontyfikat był powierzony całkowicie Marii. To totus tus, to było powiedziane wobec Marii, nie wobec Jezusa. Co na to Biblia? Na to Biblia mówi o takie rzeczy, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. O tym mówi do Hebrajczyków, że On jest pośrednikiem Nowego Przymierza. O tym mówią Dzieje Apostolskie, Ewangelia Jana, Hebrajczyków 4,14. Można sobie tym jeszcze zapisać po prostu i zobaczyć, że Biblia mówi o jedynym pośrednictwie Jezusa Chrystusa. Nie ma innego. Ewangelii Jana 14,6 mówi tak: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Tu jest tyle nagromadzonych słówek, rzeczy jak nikt, inaczej jak tylko, że nie ma innej opcji. Tylko Jezus. Ale to się szykuje. Jeżeli to dojdzie do tego, to mamy kolejną herezję w Kościele katolickim. Ale wszystko przed nami. Marii nadaje się różne tytuły. Nie tylko te cztery oficjalne, ale też takie, tutaj wypisałem taki trochę różnych tytułów, żebyście zobaczyli, w jaki sposób wzywana jest ten duch. Bo od razu mówię, Maria z Nazaretu nie ma nic wspólnego z tym kultem i z tym duchem, czy tą zjawą, która się podaje za nią. To jest po prostu zwiedzenie. A więc Pani nasza, Szafarka, Orędowniczka, Królowa Nieba, nawet o tym tytule mówi Pismo Święte, Królowa Nieba. Królowa Nieba. Wiecie gdzie? W księdze Jeremiasza o tym mówi. Polski, Włoch, całego świata. Królowa Kościoła, to papież Jan Paweł II to ustalił. Matka Kościoła, matka wszystkich ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nawet Pius XII dał jej taki tytuł zwyciężczyni wszystkich bitew bożych, jak hitlerowskie Niemcy zwyciężały na wschodzie. Potem nie odwołali tego, jak Ruscy zwyciężali. Nie wiem dlaczego, skoro tamte bitwy były Boże, to jak to się stało, że ci bezbożni komuniści pokonali taką wspaniałą armię i z takim wsparciem jeszcze. No, zdarza się wszystko. Warto o tym wiedzieć. I tego jest bardzo dużo, to są tylko niektóre tytuły, tego jest masa. Nie chciało mi się po prostu pisać tego więcej. I teraz zobaczymy, skąd te dogmaty się wzięły. No bo nie wzięły się z Biblii, a więc pytanie skąd? Otóż
Sięgniemy krótko do apokryfów. Są to pisma, które powstały między II wiekiem przed Chrystusem, a II wiekiem po Chrystusie. Czyli 400 lat praktycznie powstały różne dziełka, które naśladowały albo udawały Pismo Święte. Podszywały się pod autorów Nowego Testamentu, nazywały się Ewangeliami, listami, dziejami różnych tam apostołów. I taka pierwsza bardzo ważna rzecz. Kościół chrześcijański od początku te pisma uważał za fałszywe, odrzucał je i chronił kanonu, czyli tego zbioru, który mamy do dzisiaj, żeby nie był skażony takimi rzeczami. Ale wokół Biblii była cała literatura, która krążyła w tamtym czasie, zwana apokryfami, i one stały się takim źródłem właśnie dogmatów maryjnych. Żeby nie być gołosłownym, najpierw takich kilka jeszcze słów, co to znaczy apokryf, a więc apokryf jest to księga tajemnicza, tylko dla wtajemniczonych, natomiast w Kościele to nazwano wszystkie te pisma, których nie dopuszczano do czytywania publicznego. Po dzień dzisiejszy w Kościele katolickim czyta się apokryfy ze Starego Testamentu, chociażby księgi machabejskie. Pierwszy Kościół tego nie robił, ponieważ wszystkie te apokryfy były odrzucane i nie przyjmowane. Dlaczego? Miały błędną naukę, miały śmieszne, nieraz głupie treści, nie wiadomo skąd pochodziły, podszywały się pod autorów Nowego Testamentu i Kościół je radykalnie odrzucał. Jeszcze w XII wieku w Kościele rzymskim była w miarę zdrowe podejście do apokryfów. Jest taki fragment rękopisu watykańskiego, który zakazywał używania apokryfów w Kościele. Zobaczmy, jaki tu jest argumentacja. Mowa ta jest apokryfem i jest nieprawdziwa, ponieważ nie ma charakteru teologicznego. Większość danych jest nieprawdziwa i naigrywa się z dzieła Bożego. Niech nikt nie ma śmiałości ich przepowiadać. XII wiek, Kościół rzymski. I teraz zobaczcie. Ksiądz Marek Starowiejski wydał dwa tomy apokryfy Nowego Testamentu i we wstępie napisał ciekawą uwagę, która pokazuje ten tok myślenia. Zobaczcie. Historycy dogmatu zainteresowali się teologią ludową, której przedstawicielami byli właśnie anonimowi autorzy apokryfów. I teraz najlepsze. Dyskutowane w czasach późniejszych problemy czystości, bezgrzeszności oraz końca życia Marii, czyli te dogmaty główne, zostały postawione i rozwiązane w apokryfach na wiele wieków przed ogłoszeniem dogmatu niepokalanego poczęcia i niepowzięcia Marii. Co to znaczy? Mamy czarno na białym pokazane, że Kościół katolicki uchwalając te dogmaty korzystał z apokryfów, czyli nie z Bożego Słowa. I to jest do sprawdzenia kul apokryfy Nowego Testamentu. I teraz zobaczymy, jak to się stało z Zawsze Dziewicą. Otóż mamy takie trzy apokryfy od III wieku po Chrystusie do IX aż, które na ten temat się wypowiadają i one stały się źródłem tego fałszywego nauczania o Zawsze Dziewicy. Pierwszy z nich, protoewangelia Jakuba, to jest III wiek po Chrystusie, powstał taki ten i pseudo-Mateusz, to jest VI wiek po Chrystusie i tutaj mamy cytat z tego właśnie apokryfu. Zobaczcie, czytamy tam tak. A kiedy Maryja pozwoliła się zbadać, tu chodzi już po porodzie, położna wykrzyknęła, Panie potężny, zmiłuj się, nigdy nie słyszano, ani nikomu na myśl nie przyszło, żeby piersi były pełne mleka i żeby narodzony chłopiec nie naruszył dziewictwa swojej matki. Żadnego upływu krwi podczas porodu, żadnego bólu przy połogu. Dziewica poczęła, dziewica porodziła, dziewica nadal została. Po prostu to było tak. Maria sobie siadła, nagle, ojej, o już jest Pan Jezus. Nawet nie poczuła kiedy. Nic nie bolało, nic nie było, po prostu ciach i jest. Wiecie, tu jest tylko fragment tego apokryfu, on jest bardzo ciekawy, ponieważ okazuje się według tego apokryfu, że przy narodzinach Jezusa było dwie położne. Jedna wierząca, druga była niewierząca. I ta niewierząca nie mogła w to uwierzyć, żeby właśnie tak się stało, a więc wpada na pomysł, żeby zbadać Marię, czy naprawdę jest dziewicą. Zbadała ją, no ale niestety za jej niedowiarstwo ręka jej uschła. Tak jak włożyła ten palec, taki został, taki uschnięta ręka i zaczęła płakać, pokutować, że taka niewierząca. I Maria mówi, dotknij dzieciątka, a ręka będzie uzdrowiona. No i tą sztywną ręką dotknęła Pana Jezusa i wszystko okej. A więc jeżeli ktoś to nie wierzy, pilnujcie się, żeby wam coś nie zesztywiało. Na przykład mózgi.
A więc tak to jest z tą zawsze dziewicą. Drugi apokryf mówi o Boga Rodzicy i to jest 5 wiek po Chrystusie. I tutaj właśnie po raz pierwszy ten apokryf pokazuje to imię, które funkcjonowało, czy to nazwa. A więc Władczyni Nasza, Bogu Rodzica. Kolejny apokryf, który jest podstawą do dogmatu o niepokalanym poczęciu. A więc on mówi tutaj o narodzeniu się Marii i jej narodzin. I ten apokryf właśnie opisuje, jak to się stało. Również Anna, żona twoja, porodzi ci córkę, nazwiesz ją imieniem Maryja, będzie, jak przybywaliście od młodości, poświęcona Panu i już w łonie matki. Praktycznie to jest kopia z Ewangelii Łukasza pod kątem Pana Jezusa w formie. Widzimy to? Apokryf takie coś użył i mamy tutaj już wiarę ludu z 8 wieku, jak to właśnie wcześniej mówiłem. W niebo wzięta. Oczywiście Biblia o tym nie mówi, ale apokryfy mówią tak, dużo na ten temat. Mamy takich kilka apokryfów i teraz chociażby apokryf Melitona Sardes mówi tak. I natychmiast zmartwychwstała Maryja z grobu i błogosławiła Pana. Jan Teolog też napisał swoją wersję, że na trzeci dzień zamilkły głosy, bo cały czas tam były głosy anielskie w tym grobie. I z tego wszyscy poznali, że jej drogocenne ciało zostało wzięte do raju. No i mamy dogmaty. A więc widzimy, sam Kościół katolicki przyznaje, czy właściwie teolodzy przyznają tego Kościoła, że dogmaty maryjne mają źródło apokryficzne. Apokryfy od początku były w Kościele odrzucane chrześcijańskim, traktowano je jak truciznę. Jeszcze w XII wieku Kościół rzymski też tak to traktował, ale siła faktów jest taka, jaka jest. A więc kilka takich jeszcze myśli na temat, jak mamy my podejść do kwestii Marii, Matki Jezusa, Marii z Nazaretu. Kim ona była? Jaka ona właśnie była kobietą i czy od czegoś my, chrześcijanie biblijni, możemy się od niej nauczyć? Jak to brzmi? Kazanie maryjne. Nieprawda. Po pierwsze, jeżeli chodzi o, kiedy patrzymy na postać Marii, trzeba stwierdzić, że to była dzielna kobieta i bardzo pokorna. Czy wiecie, że jej groziła śmierć za to, co się wydarzyło? Mogła być ukamienowana w każdej chwili. I teraz wyobraźcie sobie tłumaczenie Marii. Z Ducha Świętego poczęłam. No to ciekawa rzecz, że nawet jej w to Józef nie uwierzył, a mieliby inni w to uwierzyć. Co więcej, ona miała plany życiowe już. Chciała wyjść za mąż za Józefa, chciała stworzyć normalną rodzinę. I nagle w jej życie wchodzi Bóg i ona temu wszystkiemu się podporządkowała. Poddała całe swoje życie pod wolę Pana. Mam pytanie, bracia i siostry, pod jaką wolę poddaliście swoje życie? Nie pod wolę Pana? Tak czy nie? Chyba, że swoje żyjecie, to macie już naprawdę kiepsko. My też poddaliśmy nasze życie pod Jego wolę. Co to znaczy, że On jest Panem naszego życia? Czy to jest tylko wyznanie, czy to jest prawda życiowa? Ale nie będę teraz tutaj kazania mówił. Kolejna rzecz. Czytamy w Biblii, że wiele razy z pokorą, z radością przyjmowała i rozważała Boże Słowo w swoim sercu. Może się czegoś od niej nauczyć? Rozważanie Bożego Słowa, zachowania go w swoim sercu, zamyślenia nad tym Słowem. Co więcej, kiedy patrzymy do Biblii, z tego powodu, że była Matką Syna Bożego, nigdy siebie nie wywyższała. Nie ma takiej opcji, że ona gdzieś tam się pchała jako pierwsza. Co więcej, czytamy w Ewangelii Łukasza, że nazywa się służebnicą pańską. Nigdy nie przesłoniła misji Pana Jezusa. Nigdy się na Niego nie obraziła, kiedy nawet był wobec niej taki niby szorstki, kiedy mówił niewiasto. Co więcej, była jedną z niewielu osób, która była z Nim w najtrudniejszej jego sytuacji życia, podczas śmierci na krzyżu. Prawdopodobnie była też przy pustym grobie. Na pewno była w tej sali na górze, gdzie czekała na Ducha Świętego i razem ze 120 została tym Duchem ochrzczona. Z tych chociażby kilku rzeczy możemy się czegoś nauczyć? Często mówimy o Pawle, o Piotrze, o innych apostołach, Józefie, Abrahamie, ojejku, o wszystkich. Czy od Marii się czegoś możemy nauczyć? Ale tej z Nazaretu, o tej mówię, biblijnej Marii, możemy bardzo wiele.
Dlatego mam nadzieję, że trochę was z tym tematem oswoiłem, żebyśmy też tak alergicznie nie reagowali, tylko pytali, o jakiej osobie mówimy. Czy mówimy o duchu, o zwiedzeniu maryjnym, kulcie maryjnym, czy mówimy o Marii, Matce Jezusa. To są zupełnie dwie inne postacie. I teraz przy jej całej pokorze pomyślcie sobie, jak to możliwe, żeby Kościół uznawał objawienia maryjne, w których ta zjawa żąda dla siebie kultu, czci, modlitwy, zrównania z Synem Bożym. Jak to pasuje? To jest zupełnie inny charakter. Wiecie, kto taki był? Kto chciał być taki jak Pan Bóg? Chciał się z Nim zrównać? Pamiętacie, co się z Nim stało? Był w Edenie i Bóg go stamtąd wyrzucił. To był diabeł, to jest szatan, to jest duch szatana po prostu. A więc naszym objawieniem jest Pismo Święte i musimy o tym wiedzieć. Kilka słów na temat jeszcze mszy, ofiary przeistoczenia. To tylko takich, to już szybko przejdziemy. Otóż chciałem wam powiedzieć, bo w moim zborze niestety tak jeszcze nieraz ludzie nie wiedzą. My nie mamy mszy świętej. Kiedyś taki zborownik, który jest 20 lat w zborze, mówi tak, no jak byłem na mszy w niedzielę, ja mówię, a gdzie byłeś? No u nas w zborze. Mówię, tak? Nie wiedziałem, że mamy mszę w kościele. My mamy nabożeństwa, a to jest różnica. Oczywiście w tym potocznym języku wszystko, co się dzieje w budynku zwanym kościołem, to wszystko jest msza. To oczywiście to jest nieprawda. Słowo msza to dopiero słówko używane od IV wieku słowa missa. Za bardzo nikt nie wie, co to w ogóle znaczy to słowo msza. Mówiąc bardzo ogólnie, jakaś czynność kościelna, religijna. Najczęściej i tak było to nauczane, chodziło o to, żeby składać Bogu ofiarę albo też wysyłać ludzi do głoszenia Ewangelii. I to takie są tutaj takie różne domysły. Jakkolwiek w takim potocznym znaczeniu msza oznacza składanie ofiary Bogu. W Kościele katolickim msza, czyli ofiara eucharystyczna jest centrum, jest rzeczą najważniejszą i to ona i to czyni, że również księża są bardzo ważni w tym systemie, ponieważ tylko oni mogą tę mszę sprawować. Widzimy, zobaczmy stwierdzenie katechizmu, że całe życie kościelne koncentruje się wokół ofiary i sakramentów. To jest cała rzecz. Dlatego księża są niezbędni, ponieważ oni mają władzę te sakramenty wykonywać. Co więcej, wśród tych siedmiu sakramentów na pierwszym miejscu jest Eucharystia, ponieważ Kościół ten twierdzi, że Jezus tam jest wyjątkowo inaczej obecny niż w innych sakramentach, dlatego jest na pierwszym miejscu, najważniejsza i nawet nazywa się ją doskonałością duchowego życia i celem. A więc dlatego zachęca się katolików, żeby chodzili do kościoła, jak najczęściej do komunii. Dlaczego? Bo w ten sposób mogą uzyskać doskonałość duchowego życia. Gdzieś czytałem, nie wiem w którym miejscu, że nie z uczynków ponoć jesteśmy zbawieni, ale nie wiem, czy to prawda. Ale to tak na marginesie. Otóż kolejna rzecz. Nieraz, kiedy o tym mówię, ktoś tam, ludzie nieraz z sali protestują, nie zgadzają się z tym, ale o tym mówi katechizm Kościoła katolickiego. Zobaczcie, że za każdym razem, kiedy ksiądz sprawuje mszę świętą, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Co to znaczy? Księża są niezbędni do tego, żeby przekazywać następnym pokoleniom możliwość bycia zbawionym. Kontynuujemy odkupienie. To znaczy, że Jezus na krzyżu nie zrobił tego do końca dobrze, bo potrzebni są ci, którzy będą to kontynuować. I o tym mówi katechizm katolicki. Ile razy, ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, dokonuje się dzieło naszego zbawienia. A więc cały czas jest to aktualne, dlatego taką wielką wagę ma ten obrzęd na ołtarzu, kiedy ksiądz jest w akcji z tymi wszystkimi rzeczami. Co więcej, twierdzi się, że w Eucharystii Jezus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu i tę samą krew, którą wylał za wielu. I to nie mówi Darek Suszek, były ksiądz, któremu szkoda, że tamto chyba zostawił czy jest poraniony, tylko to mówi katechizm katolicki. To papież podpisał, Jan Paweł II ten katechizm. Mówię to po to, bo już słyszałem już dziesiątki różnych komentarzy na ten temat. Ja tego nie wymyśliłem. Taka jest oficjalna nauka. A więc katolik, kiedy przyjmuje Eucharystię, zjada to samo ciało, które było na krzyżu. Widzimy różnicę?
I teraz widzimy, dlaczego katolicy nie mają prawa, nie powinni brać udziału w Wieczerzy Pańskiej, bo inaczej wierzą niż my. I oni mają zakaz i o tym trzeba im przypominać. Co zresztą zawsze robimy podczas Wieczerzy Pańskiej. Delikatnie, że my im nie zabraniamy, ale zabraniają ich Kościół. Jest inna wiara. Co Biblia mówi na ten temat? Biblia mówi bardzo wyraźnie, że ofiarowanie ciała Chrystusa miało miejsce jeden raz na zawsze, a skutki tej ofiary są wieczne. Jezus na krzyżu, kiedy skonał, powiedział, wykonało się, co znaczy w dosłownym tłumaczeniu, zostało doskonale wypełnione. Doskonale to jest doskonale i koniec. List do Hebrajczyków mówi o tym, 10 rozdział, że Jezus, gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej i potem tutaj poniżej, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęcani. Biblia stwierdza to bardzo jasno i wyraźnie i co więcej, poświadcza nam to również Duch Święty. Nie katechizm, nie ludzka teologia, ale Duch Święty. Gdzie zaś jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzech. A więc widzimy, że katolicka msza w takiej formie ofiary nie ma racji bytu. Dlatego przestałem być księdzem. Bo do mnie to doszło, że robię coś, co jest bez sensu. Teraz kilka słów na temat takiego bardzo niezwykłego cudu przeistoczenia. Dla odważnych, czytajcie sobie sami ten napis u góry. Transubstancjacja. Ktoś to wymyślił? Proszę? No, coś takiego z transem pewnie. Otóż chodzi o to, że tutaj Kościół katolicki naucza od X wieku dopiero po Chrystusie, żeby było jasność na początku, nie od zawsze, że podczas celebracji Eucharystii na skutek specjalnych modlitw, na skutek tego, że ksiądz jest wyświęcony przez biskupa, który ponoć ma te święcenia od Piotra papieża, przekazywane tak z rąk do rąk przez ten łańcuch 2000 lat, a więc ksiądz poprzez swoje święcenia plus specjalne słowa i wezwanie Ducha Świętego czyni coś na ołtarzu, że chleb i wino staje się ciałem i krwią Chrystusa. I nie w sensie przenośnym, jakimś duchowym, ale w sensie dosłownym. Pamiętacie tamten wcześniejszy zapis, że osoba przyjmująca komunię spożywa to samo ciało i pije to samo krew, co na krzyżu? A więc taka jest wiara. A więc znaki chleba i wina w jakiś tajemniczy sposób, i to jest takie super słowo, ponieważ ono często w Kościele katolickim występuje, tajemniczy, czyli nikt nie wie jak, czyli trzeba w to uwierzyć, co nam się podaje do wierzenia, że tak jest, że w ten tajemniczy sposób stają się ciałem i krwią Chrystusa. A ten sposób nazwali teologowie transubstancjacja, czyli przeistoczenie. I na czym polega cud przeistoczenia? Mówiąc jak najprościej. Nie mam tutaj jakiegoś żadnego rekwizytu. No ale dobra, no cokolwiek, no. Chusteczki, to jest za proste. No dobra, mogą być chusteczki. Długopis, dobrze. To jest długopis, tak? Prawda czy nie? Ale ja mam specjalne święcenia, specjalne formuły i mogę w tajemniczy sposób to zmienić. A więc teraz to sobie kładę na stoliku, wyciągam ręce. A nie, nie, spokojnie, spokojnie. Robię coś i teraz my tak. A teraz po tej przemianie jest to na przykład ogórek. Kto chce tego ogórka spróbować? Rozumiecie? Na tym to polega. A więc co widzicie? Widzicie ogórek czy długopis? Długopis widzicie, ale musicie wierzyć, że to jest ogórek. I kiedy ja ci go dam, to ty powiesz tak, dziękuję za ten ogórek. I nawet go zjem, wierząc, że to jest ogórek. Mimo, że to jest plastik, ale ja wiem, że to jest ogórek. Nastąpiła przemiana, przeistoczenie. I teraz sobie tę formułkę możemy przetłumaczyć. A więc polega na tym, że ponad widzialną sferą jednej rzeczy
w jej wewnętrznej istocie zachodzi przemiana, że staje się czymś innym, ogórkiem, chociaż my dalej widzimy długopis. Żeby było tutaj tak dokładnie z tym przeistoczeniem, to tutaj jest taki cud, sokiem ogórkowym na pewno. Tu jest taki cud, że mówi się, że martwa rzecz staje się rzeczą żywą. A więc wypieczony opłatek ma teraz w swojej wewnętrznej istocie, tej niewidzialnej istocie, cechy osoby żywej. A więc w nim opłatek zakrywa w sobie prawdziwego Pana Jezusa z ciałem, krwią, duszą, bóstwem, ze wszystkim. Dlatego, kiedy wierzący człowiek, katolik, przychodzi do ołtarza i ksiądz mówi ciało Chrystusa, to ma na myśli dokładnie to, że pod tym, no, pod tą widzialną sferą opłatka jest obecny Pan Jezus. I to jego amen mówi, zgadzam się z tą nauką. Bracie pastorze, czy wy, jak wy macie tej wieczerze pańską w zborze? Nie mamy niestety. Nie macie tego przeistoczenia? Upadków nie macie? No. No. Ja kiedyś wjechałem ze zboru ze Świdnicy na jakieś nauczanie i poprosiłem brata takiego starszego, aby poprowadził wieczerzę pańską i ten brat był przez 8 lat księdzem. I mówię tak, tylko słuchaj, nie pomyl się i nie zrób z tego przeistoczenia, dobra? Mówi, dobra, postaram się tego nie zrobić. Poszło mu dobrze, nikt się nie zorientował, wszystko było okej. Okay. A więc tutaj na tym polega ten cud. I katechizm mówi tak, pod tymi postaciami konsekrowanymi jest obecny żywy, chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny, czyli prawdziwe ciało Jego, z ciałem i krwią, duszą i bóstwem. A więc no, zjada się osobę za każdym razem, przepraszam. Takie są tego konsekwencje. Taka jest ta nauka. Więc kanibalizm w Kościele po prostu kwitnie. Dlaczego to jest niebiblijne, fałszywe i właściwie złe? Dlatego, że ten dogmat stoi przeciwko nauczaniu biblijnemu na kilka tematów. Po pierwsze, na temat tak zwanego ciała i krew, ciała i krwi. Otóż w Biblii wiele razy mamy takie stwierdzenie, że ciało i krew i to jest synonim człowieka. Pamiętacie list do Efezjan, który mówi, albowiem nie walczymy z ciałem i krwią, ale z nadziemskimi władzami i tak dalej. Co ma autor na myśli, mówiąc, że nie walczymy z ciałem i krwią? To czyli co, pojedynkuje się z jakimś kielichem krwi i z jakimś ciałem? Z ludźmi, a no właśnie, czyli to jest synonim człowieka. Kiedy Paweł pisze, że to co skażone, ciało i krew nie posiądzie Bożego Królestwa, to co ma na myśli? Ciało i krew, czy ma na myśli ludzi? A więc w Nowym Testamencie to oznacza człowieka. I w takim znaczeniu trzeba to nie jest w sensie rozdzielczym, tu ciało, a tu krew. Tutaj chodzi synonim człowieka. A więc tego nie rozumiem rozdzielnie, tak jak teraz tutaj jest to nauczane w Kościele katolickim. Po drugie, Biblia praktycznie od początku do końca ma zakaz spożywania krwi. I to nie jest krew duchowa, przenośna. Czytaliśmy dogmat, który mówi, że to jest krew rzeczywista. A więc jak to jest, że Pan Bóg zakazał spożywania krwi, jakiejkolwiek krwi, począwszy od Noego, skończywszy na dziejach apostolskich, ten zakaz jest powtarzany, dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko Żydów, a więc przy okazji narażę się Ślązakom z Górnego Śląska, krupnioki z krwią są niewłaściwe do jedzenia. Co na to? Yeah. Nasza narodowa potrawa śląska. Ale są białe, białe można jeść, bez krwi. Amen, jedźcie białe. A więc czerwonych nie. Jest zakaz spożywania krwi. Tego robić nie wolno. Amen. Co więcej, Pan Jezus, kiedy wypełnił zakon, wypełnił go doskonale, a więc On nie mógł wypełnić zakon, pijąc krew. I co więcej, nawet zachęcał do tego innych. Pijcie, to jedzcie i to na moją pamiątkę pijcie. Jest taki fajny fragment w Ewangelii świętego Mateusza podczas Wieczerzy Pańskiej, gdzie Jezus mówi tak po modlitwie nad kielichem, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia,
gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Przypominam, było to po konsekracji, czyli po modlitwie. I Jezus mówi, że pije dalej z kielicha co? Owoc winorośli, nie krew. Nie mógł pić krwi. Nie w takim sensie, jak naucza tutaj Kościół katolicki, czyli w sensie dosłownym, rzeczywistym i prawdziwym. Co więcej, gdyby to była prawda, to mielibyśmy jedyny w historii przypadek, że Jezus był jakby sklonowany w cudzysłowie. Bo Pan Jezus był w ciele wieczerniku, tak? A w kielichu i winie i, chlebie był na stole. Było dwóch Panów Jezusów. Ten jeden taki duchowy, ten taki przeistoczony i ten taki prawdziwy. Co jest oczywiście absurdem. Co więcej, apostołowie nie wierzyli w przeistoczenie, ponieważ nakazali nam, etnopoganom, czyli chrześcijanom, etnochrześcijanom, czyli chrześcijanom z pogaństwa, zakazali nam pić krew. Pamiętacie ten zakaz? Że nie możemy tego spożywać? A więc no... Cały czas pamiętamy o tym, że według Kościoła katolickiego jest to prawdziwa, rzeczywista krew. Co więcej, wczesny Kościół również w to nie wierzył. Otóż najlepsze jest to, że ten fragment cytuje katechizm Kościoła katolickiego na dowód tego, że nie wiem, jako argument, że tak było od początku, ale ten fragment właśnie temu zaprzecza. Otóż Justyn Męczennik, II wiek, napisał relację z nabożeństwa wczesnochrześcijańskiego z Wieczerzą Pańską. I fragmentem brzmi tak. Gdy przewodniczący, czyli pastor na przykład, czy jakiś prezbiter, zakończył dziękczynienie i cały lud powiedział amen, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb oraz wino zmieszane z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy dziękczynne. Gdyby to była katolicka nauka, to co oni musieliby roznieść? Ciało i krew Pana Jezusa. Tak? Ale Justyn pisze, że oni roznosili chleb oraz wino z wodą, nad którymi się pomodlono. Dokładnie to, co my robimy. Podobnie jest w Didache, tak samo jest u Eusebiusza w jego historii. Skąd to się wzięło? Tutaj macie datę bardzo ważną. Otóż w roku 831 mnich Iopat w Starej Korwei w Hiszpanii, Paschasius Adbertus, wymyślił coś. Miał chyba za dużo czasu w tym klasztorze i napisał dzieło De corpore et sanguine Christi, czyli o ciele i krwi Chrystusa. I zobaczcie ciekawą rzecz. To jest to cytat z historii Kościoła księdza Umińskiego, książki katolickiej. Wywołało ono spór o Eucharystię. Przepraszam, spór z kim i o co? Jeżeli Kościół katolicki nam wciska kit, że od początku tak było, to kto się z kim kłócił i o co? Co to znaczy? To zdanie mówi o tym, że takiej wiary, takiej nauki wtedy nie było. Dlatego powstał spór na ten temat. Rozumiecie to? Trzeba czytać, co jest napisane. Kiedyś w jednym zborze byłem i nie wiem, jak to u was jest, znów się może narażę komuś, jejku, to już, ale trudno, to już taka moja rola. Kiedyś powiedziałem na temat dziesięciny. Takie coś nie macie? Praktykujecie dziesięciny, czy nie? Okej, a więc ja wierzę, że to jest biblijne, właściwe, dobre, błogosławione, sam to praktykuję i o tym powiedziałem w jednym zborze, nie z naszej denominacji, ale ewangelicznym. No i tam coś powiedziałem o dziesięcinie i nagle pastor tam na mnie patrzy, mi bracie, to ty tu nam jakąś nową naukę przynosisz. Ja mówię, no nie wiedziałem, wiesz, w Biblii może ma 2000 lat, to stoi, jaka to nowa nauka. Ale to, co coś zburzyło, w czym mieli przekonanie. To samo tutaj. Ludzie nie wiedzieli, że Eucharystia stała się Panem Jezusem. On to wymyślił i zobaczcie dalej, co tu czytamy. Stał się więc on właściwym twórcą katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie. To pisał ksiądz, profesor, historyk Jan Umiński w książce pod tytułem Historia Kościoła. A więc nie Pan Jezus stał się twórcą katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie, ale mnich Paschasius Adbertus. Tu mamy początki tego zwiedzania, tego nauczania. Stoi? Wszyscy widzą? A więc nie od początku tak było, że Pan Jezus przemienił ciało i krew, przemienił chleb i wino w ciało i krew, a potem dał im po opłatku, wziął ciało Chrystusa, a apostołowie amen.
bo takie też obrazy widziałem namalowane ostatniej wieczerzy. Kielich, Pan Jezus prawie jak ksiądz, trzyma taki opłatek, Piotr się na niego patrzy i zaraz pójdzie do komunii. To tak nie było, naprawdę tak nie było. Całe szczęście. Jeżeli masz tylko wiedzę opartą na obrazach, zdjęciach albo filmach biblijnych, to masz kiepską wiedzę. Ja nie cierpię filmów biblijnych. Wiecie dlaczego? Bo znam Biblię. I mnie zaraz trafia, kiedy widzę, że robi coś gość, czego po prostu nie ma w Biblii. Nie mogę tego oglądać. Bo mam Biblię. A tam jest 3/4 fantazji reżyserskiej i troszeczkę Biblii. Imiona, sytuacje, może wydarzenia. Czytajcie Biblię, nie oglądajcie głupich filmów. Nawet biblijnych, przepraszam. A więc widzimy, takie są początki tej Eucharystii. 9 wiek po Chrystusie. 900 lat, trochę długo. Co więcej, sam dogmat, że tak trzeba wierzyć, teraz zobaczcie, od sporu, od kłótni, od wyjaśnień w IX wieku upłynęło 300 lat, uchwalono dogmat, że trzeba tak wierzyć. A więc prawda oficjalnie na ten temat to też dopiero 1215 rok. Co ma to wspólnego z Panem Jezusem, z apostołami i z pierwszym Kościołem, bo ja za bardzo nie widzę. Od tego czasu każdy katolik musi wierzyć, że pod opłatkiem i pod tym winem jest obecny Pan Jezus. Jeżeli chodzi o ten cud, takiego cudu nie ma w Biblii. Nie ma takiego żadnego nawet odpowiednika. I to jest owoc typowej filozofii średniowiecznej, spekulacyjnej myśli, opartej jeszcze na Arystotelesie i Platonie. I tak jak na końcu napisałem, jest to cud z kategorii cudów mniemanych. A nam się wydawało. To kto chce tego ogórka w końcu ode mnie? Ja w Katowicach, kiedy byłem, to ja zamieniłem długopis w komórkę. I potem chciałem ją sprzedać, bo to była taka najnowsza komórka. Nokia, gdzieś tam tego. Ale nikt nie kupił tej komórki. Także kto chce, niech wierzy. Co więcej, sami katolicy, dogmatycy mają z tym problem. I jeszcze na Soborze Watykańskim II okazało się, że z tym jest największy problem u samych katolików. No nie do końca się tutaj idzie to wytłumaczyć. Taki biblista katolicki, biskup Romaniuk, napisał takie ciekawe zdanie, że jeżeli chodzi o działy teologii Eucharystii, to dwa są kiepsko udokumentowane, słabo, czyli nie ma argumentów na to. O co chodzi? Chodzi o zagadnienie przeistoczenia i realnej obecności Jezusa na Świętym Sakramencie poza mszą świętą i na temat szafarza, a więc oni sami dokładnie tego nie mają. Stąd później takie są cuda typu Sokółka. Nie wiem, czy wiecie, był taki kiedyś też cud we Włoszech, tego samego rodzaju. Tylko, że cud w Sokółce nie jest transsubstancjacją, tylko jest przemienieniem. A to różnica. Jeżeli to jest cud. A więc, moi drodzy bracia i siostry, na koniec już 3 fragmenty z 3 psalmów. Do tego zachęcam na początku. Trwajmy wszyscy w Bożym Słowie. To, co możesz robić, to się módl w ten sposób. Umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności, żadnym głupim myślom, żadnym czczym filozofom i urojeniom, bo to są takie właśnie kategorie rzeczy. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. I jeszcze jedno słowo. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Psalm 119. Pieśń na temat Bożego Słowa. A więc chciałbym na koniec, żebyśmy się pomodlili i właśnie mając przed oczami te fragmenty Bożego Słowa, Panu powiedzieli: Panie, umocnij moje kroki w Twoim Słowie. Chcę być wierny Twemu Słowu. Biblia mówi, że nikt, kto Jemu wierzy w Boże Słowo, nikt nigdy się nie zawiódł i się nie zawstydził, bo Boże Słowo jest prawdą.